W niedzielę ulicami Ciechanowa przeszedł już po raz trzeci Marsz dla Życia i Rodziny. Przemarsz poprzedziła uroczysta msza święta, koncelebrowana przez proboszczów ciechanowskich parafii. Przed ołtarz polowy pod pomnikiem Jana Pawła II przybyły rodziny z dziećmi, przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń i parafii. Był również prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Tu na placu Jana Pawła II, w centrum Ciechanowa, w szczególności Marsz dla Życia i Rodziny, który przywędrował do nas, którym też miałem okazję przejść. Witamy serdecznie. To już kolejny marsz, który jest organizowany tu w Ciechanowie. I myślę, że to będzie taka piękna, stała tradycja, która się wpisze już w kalendarz naszego miasta. Kolorowy korowód ozdobiony transparentami mówiącymi o wartości życia oraz rodziny przeszedł przez ulicę Warszawską na plac Jana Pawła II. Po drodze zostały złożone kwiaty pod pomnikiem świętego Piotra, patrona Ciechanowa. Zawsze uważałem i uważam, że trzeba wspierać takie cenne inicjatywy, promować naturalną rodzinę i promować wartości, które są bliskie nam od pokoleń. I marsz temu służy. On nie ma charakteru, on ma charakter społeczny, on ma charakter radosnego święta, afirmacji naturalnej rodziny i jest ze wszechmiar imprezą, którą warto wspierać, a Ciechanów od wielu lat już po raz trzeci w tym roku i w tym roku w całej Polsce w ponad 140 miastach analogiczne marsze się odbywają i to pokazuje, jakie przywiązanie do rodzinnych wartości mają polskie rodziny i Polacy. Tak, no właśnie, gwoli przypomnienia mam tą wielką przyjemność z ramienia Akcji Katolickiej przy parafii Farnej być współorganizatorem trzeciego już w tym roku balu. Rzecz piękna, wspaniała, a ja mam podwójną przyjemność, bo jestem członkiem Prawicy Rzeczpospolitej i naszym hasłem jest bardzo ważne, istotne na teraz. Rodzina dobrym Polakom. Dobrym Polski. Nie może być piękniejszego hasła. Ona jest dobrym nas wszystkich. Ale podkreślmy to, że to jest charakter narodowy. My walcząc o rodzinę, walcząc z tym, co się dzieje, co wspomniał na dzisiejszym kazaniu ksiądz proboszcz, prawda? Że jest niesamowity atak na rodziny, a więc tym samym atak na tym, co stanowi polskość. Polskie rodziny są podstawą rozwoju naszego społeczeństwa, przyszłości Polski. I my mamy to świadomość, że broniąc rodziny, podstawową komórkę naszego społeczeństwa, bronimy w jakimś sensie polskości. I cieszę się, że są ludzie, którzy przychodzą na te nasze marsze, pokazują, że my jednak myślimy w ten sposób wspólnie i że możemy na tej podstawie budować dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny. Takie mam nadzieję. I to przysparza chęci do organizowania każdego roku, każdego marszu. W organizacji marszu pomagali ciechanowscy harcerze. Uczestnicy marszu mają nadzieję, że swoim udziałem promują tradycyjne wartości oraz przyczyniają się do poprawy warunków życia rodzin. No warto chodzić, bo jeżeli ktoś kocha rodzinę, popiera ją, powinien uczestniczyć w tym marszu. Mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie pokażemy społeczeństwu, władzom, że warto stawiać na rodzinę i może coś się zmieni na korzyść dla rodziny, zacznie być ceniona rodzina i dzieci. Frekwencja na marszu była porównywalna do tej z lat ubiegłych.